Masło chrzanowo-czosnkowe. Jak przygotować? Nie wiem czemu, ale masło chrzanowo-czosnkowe bardzo kojarzy mi się z świętami. No dlatego ten materiał jest dzisiaj, czyli akurat kilka dni przed świętami, żebyśmy mogli sobie takie masło przyszykować i żebyśmy mogli spróbować, czy nam w ogóle smakuje. I tak, potrzebujemy pół kostki masła. Oczywiście masła w temperaturze pokojowej. Masła dobrej jakości, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ale oczywiście nie wybieramy tego najtańszego, najgorszego, tylko takie, żeby było prawdziwym masłem. Do tego dwa ząbki czosnku, dwie łyżki startego chrzanu, jedna łyżeczka posiekanej natki pietruszki i sok z cytryny. Można opcjonalnie dodać szczyptę soli, ale no to zawsze można dodać po tym, gdy to wszystko wymieszamy. Oczywiście chrzan mieszamy z sokiem z cytryny, masło ucieramy z czosnkiem. I dodajemy oczywiście chrzan i mieszamy wszystko dodając powoli nać z pietruszki. Wtedy dopiero radziłbym spróbować, czy jest potrzeba, żeby oczywiście dodać soli. Jeśli potrzebne jest to, żeby ten smak był dla nas lepszy, nie bójmy się. W końcu tego masła nie używamy aż tak dużo, prawda? Mam taką nadzieję. Oczywiście dokładnie to mieszamy i przechowujemy w lodówce. Pamiętajmy, że oczywiście po zjedzeniu tego masła warto umyć zęby, ale smak jest świetny. Naprawdę masło chrzanowo-czosnkowe jest jeszcze lepsze od masła czosnkowego, chociaż niektórzy powiedzą inaczej. No ale to ci, którzy nie lubią chrzanu. Więc spróbujcie jako taki dodatek jako takie coś, co nie, można powiedzieć polepszy smak na przykład kanapki, którą jemy. I na taką kanapkę posmarowaną masłem czosnkowo-chrzanowym, Oczywiście nie, nie trzeba już nic nakładać, no ale może kiedy już zjemy pierwszą kostkę masła czosnkowo chrzanowego może spróbujmy coś na ten chlebek jeszcze położyć. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.